Witam. Dzisiaj chciałbym pokazać nowości w CAMWorks 2019 z technologicznej bazy. Od teraz istnieje możliwość dodania schematów strategii obróbczych dla danej maszyny. W domyślnych strategiach własności możemy dodać sobie kolejny schemat. Nazwijmy go laser. Ustawimy w nim, by domyślnymi strategiami były obróbki wykańczające, czyli same kontrolowania. Zapiszemy to. Mamy wcześniej stworzoną maszynę, laser. Dla niej wybieramy schemat strategii laser. Gdy będziemy mieć wybraną tę maszynę, domyślnie będą się nam generowały własności z ustawionymi wcześniej strategiami. Oczywiście, dla frezarek, schemat dalej pozostanie pierwotny. W wersji 2018 wprowadzono nową metodę generowania ścieżek. Teraz natomiast w samej bazie, w domyślnych parametrach operacji, dla trzyosiowych operacji możemy wybrać, by pokazywane były nam tu tylko parametry znajdujące się w nowej lub starszej metodzie generowania ścieżek. Wcześniej przy toczeniu czy frezotoczeniu z użyciem maszyn z dwiema głowicami, gdy do operacji ustalone było narzędzie, zawsze domyślnie generowało się ono tylko z tylnej głowicy, a następnie trzeba je było ewentualnie przenieść do przedniej. Obecnie dla tych własności przy wyborze narzędzia mamy dodatkową opcję, do której głowicy ma być ono przydzielone. Dziękuję.